prawda, że jest cudnie kompas? Nasz wspaniały rejs na pokładzie tropikalnej łódki. Nadaj sygnał! Tak jest! No śmiało! Miałaś nadać sygnał! A ja go połknęłam! Połknęłaś na autofon? Ahoj! Możemy się zaokrętować? Kapitan wyraża zgodę. Chodźcie! Jest miejsce dla wszystkich! Nieźle, kompas. Hej! Następny postój, uroczystość otwarcia tropikalnej kawiarenki w gęstej dżungli. Hurra! Jest tak cudownie, prawda? Sama rozkosz! Tak, jak dzień w spa na rzece. Uważajcie na wielką skałę! Jaką skałę? Właśnie. Ja i Caper też nie. Nie bójcie się, odnogi rzeki wkrótce się połączą. Zaraz za... progiem rzecznym? Próg rzeczny? Próg rzeczny? Gęsta dżungla zacznie się, jak tylko miniemy wodospad. Wodospad? Jodły! Powinna była przylecieć samolotem. Zaraz, chyba mam pomysł. Tylko się pośpiesz. Kompas, zwiąż bardzo mocny węzeł. Szybko! Nas. O! Jesteśmy na miejscu! Ojej! Witajcie w gęstej dżungli! Udało się! Kompas, byłaś taka dzielna! Jestem z ciebie dumna! O, to nie było nic takiego! O, naprawdę? A więc masz ochotę popłynąć z powrotem? Nie!
Festiwal kwiatów to wielkie święto w gęstej dżungli. O tak! Wiesz, że Sila wykorzysta nasze najnowsze perfumy w swoim spa? Wkrótce wszyscy w gęstej dżungli poznają naszą kwiatową sensację. Tylko pamiętaj, chcemy zrobić jak najlepsze wrażenie. Więc bądź grzeczna, dobrze? Tak jest. Tak, czyli rób wszystko na odwrót. Wiesz, co będzie świetnym dodatkiem do tej pięknej wystawy? Sage! Kaper! Świetnie, że jesteście! Witajcie w moim spa! O, tu jest tak przytulnie i spokojnie. Dbamy o to. Prawda, Tribody? Tak, to prawda. Czasami nawet jest aż za spokojnie. Nie przejmujcie się, one się poddają mocy kwiatu. To nasz najbardziej relaksacyjny zabieg. Widzę koszyczki pełne różności. Co nam przyniosłyście? Przedstawiamy naszą najnowszą linię organicznych perfum pod nazwą... Kwiatowa sensacja! Kwiatowa sensacja! Ha! Podoba mi się! Poczekaj, aż powąchasz. Pozwól. Korek zacisnął się na dobre. Kaper, mogłabyś mi pomóc? O nie! Naprawdę ładny zapach! O, Silo, bardzo przepraszam. Zaraz to posprzątamy. Nie ma potrzeby, Sage. Nic takiego się nie stało. Oddychajcie i zrelaksujcie się. Ja i Tribody przyniesiemy mop. To tyle, jeśli chodzi o dobre wrażenie. Posprzątajmy, zanim one wrócą. Szybko! Podaj ręcznik. O nie, Kaper, szybko! O, to była piękna akcja. O nie! To jakiś koszmar! Ciekawa jestem, gdzie ten nasz mop się podział. Wydech! Masz rację. Trzeba oddychać. Poradzimy sobie. Mamy nerwy ze stali. I zrobimy najgorsze wrażenie w dziejach. Robiła. Musimy to natychmiast poprawić. Dobrze. Zaraz będzie pięknie. Czy ktoś potrzebuje mopa? Mój Lusie! Silo, bardzo cię przepraszamy. A co się stało, Sage? Chciałyśmy zrobić dobre wrażenie, ale całkiem wszystko zepsułyśmy. Jak to wszystko zepsułyście? Przecież jest fantastycznie! Tak tu przepięknie pachnie i Larissa i Ringlet mają nowe, wspaniałe fryzury. A te dekoracje będą największym hitem na festiwalu kwiatów. A teraz pachną tak pięknie, jak wyglądają. Wyglądam fantastycznie. Myślałyście kiedyś o tym, żeby zostać stylistkami fryzur?
Dobrze, Flap. Już prawie skończone. Znalazłeś ten materiał? O, kto to może być? Dzień dobry? Nikogo nie ma? Ha, to dziwne. No cóż. Nie mam na to czasu. Halo? Jest tam kto? Jest złodziejka! Tamika! Burst! Co wy tu robi? O nie. Czy to dzisiaj? Czyżbyśmy przyszły nie w porę? Tak. To znaczy nie. Ale właśnie robimy ostatnie poprawki w naszej kolekcji i... W takim razie może przyjdziemy później. Nie, nie. Wejdźcie. Wejdźcie. A... Ale... Bałagan? Nie! Kolekcja! Wygląda wspaniale! A te kwiaty... O! Po prostu... O! To lilie wodne. Rzadka odmiana. Odwiedziliśmy z Flapem śmierdzące mokradła, żeby je zerwać. Aha. Są największą ozdobą kolekcji. Wszystkie jej elementy są przepiękne. Dzięki. Ja i Flap śpieszymy się, żeby skończyć do wieczora. Wtedy przyjedzie auto i zabierze kolekcję na tydzień mody. Racja! Musimy się śpieszyć. Możemy wam pomóc? Nie! Po prostu czujcie się jak w domu, dopóki nie skończymy. Są zestresowani. Może im pomożemy i trochę tu posprzątamy. Wtedy na pewno szybciej skończą. Tak, tak, tak. Ale lepiej zejdźmy im z oczu. Tak. Takiego naprawdę? Moje rzeczy! Gdzie one są? Wszystko jest pięknie poukładane. La 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 la! Nic nie rozumiecie? Właśnie tak pracujemy! W takim bałaganie? To nie bałagan! To nasz twórczy chaos! La 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 la! Och, nie wiedziałam! Przepraszamy! Nie szkodzi. Wiem, że to miała być pomoc. Mam pomysł. Może ty i Burst coś przekąsicie? Kuchnia jest tuż obok salonu. Zgoda. Dobrze, na czym stanęliśmy? No tak. To było pyszne. Przepraszam. Pater i Flap na pewno są głodni. Może zrobimy im smaczną niespodziankę? Teraz musimy jeszcze tylko dodać lilie wodne i będzie gotowe. A skąd to się wzięło? Niespodzianka! Pater, tak bardzo was przepraszam. Pojęcie, ile czasu zajęło nam zdobycie tych kwiatów? I wszystko na nic? Na nic! Chodź, Flap, posprzątamy ten bałagan. Cóż, jest jak jest i lepiej już nie będzie, Flap. Kto znowu? Idę! Niespodzianka! Poszłyście na mokradła dla nas? To jest fantastyczna niespodzianka! Chodźmy, Flap! Jeszcze zdążymy dodać lilię, zanim przyjedzie samochód! Zdążyliśmy! To znaczy, my wszyscy! A to nie jest niespodzianką! Wow!
prawda, że świetna zabawa? Jeszcze nie skończyłam! O, jeszcze nie skończyłaś? Naprawdę? Chcesz się pościgać? Tak, tak, tak! No to słuchaj, kto ostatni na ziemi, ten przygotuje zwycięzcy napój. Mam ochotę na bananowy! Bananowy? Ale z ciebie mały żarłoczek. Uważaj, na miejsca! Gotowi? Remis! Remis? Jesteś mi winna napój bananowy! Ale to naprawdę był remis! I nie, nie jestem ci winna napoju bananowego! Dotknęłyśmy pnia obie w tym samym momencie! O, imponujące! O, cześć Larisa! Ringlet, dzięki! Wiesz co, przy odrobinie praktyki... I ciężkiej pracy! Tak, i ciężkiej pracy mogłybyście się z nami zmierzyć! Zaraz, co? Nie zrozumcie mnie źle, jesteście świetne, ale my jesteśmy lemurami. Drzewa to nasz żywioł. Co ty powiesz? Jestem pewna, że ja i Kompas pokonamy was w skokach wśród gałęzi. Założysz się? A ty? O, jeszcze będziecie tego żałowały. Świetnie, zakład stoi. Niech Ringlet reprezentuje nas. Niech Kompas reprezentuje nas. A żeby było ciekawiej, przegrani stawiają obiad w tropikalnej kawiarence. No dobrze. I żeby było nawet jeszcze ciekawiej, dodajmy kilka przeszkód. Ty takie coś nazywasz przeszkodami? Błagam. Bułka z masłem. Ringlet da sobie z tym radę. Oczywiście zaraz za kompas. No to zaczynamy. Kto pierwszy na szczycie? Ten wygra. Na miejsca? Gotowi do biegu? Start! Biegnij, Ringlet! Szybciej, Kompas! Biegnij, lemurko! Pokaż im, kto do mnie strzela w kompas! Nie mam pojęcia. Pobawimy się po naszemu? O tak! No chodźmy. Ha, ciekawe, nie widzę ich. Ciekawe, co się dzieje. Mam nadzieję, że nic im nie jest. Może powinnam tam wejść i sprawdzić, co się dzieje? To znaczy, ja chyba jestem bliżej. Ja pójdę. Kto pierwszy? Ringlet! Kompas! No pięknie! Tutaj! Na dole! A co to znaczy na dole? Dlaczego zeszłyście na ziemię? Wolałyśmy się trochę pobawić! Zrezygnowałyście z wyścigu wśród gałęzi dla zabawy? Chyba zbyt poważnie potraktowałyśmy te wyścigi. Wiesz co? Myślę, że one świetnie to wymyśliły. Mam pomysł. Chodźmy razem do tropikalnej kawiarenki i zjedzmy lunch. Na nasz koszt. Nie! My to zaczęłyśmy. My płacimy. Kto pierwszy, ten płaci! Ścigamy się! O, ręce! Ten dzień nie mógłby być wspanialszy! Co ty na to? Zapomniałam o liście!
Butik w gęstej dżungli? Jest. Zakupowe szaleństwo? Jest. Zostało nam jeszcze tylko spotkanie z Shini i Piki za pół godziny i załatwione. Wygląda na to, że ktoś jest wykończony. Cześć, Sila, Tribody. Witaj, Felicity. Och, Flick, wyglądasz, jakbyś potrzebowała odrobiny relaksu. Tak. Tribody, pomóż biednej Flick wstać i zaprowadźmy obie do naszego spa na terapię odprężającą. No sama nie wiem, Sila. Zaraz spotykamy się z Piki i Shini. Chyba nie mamy czasu. No cóż, widzę, że przyda wam się ekspresowy zabieg odprężający. Okej. Zabieg ekspresowy brzmi idealnie. Nie martw się, Felicity. Zajmiemy się tym. A teraz trochę sobie tutaj odpocznijcie, podczas gdy ja przygotuję moją słynną maseczkę uspokajającą z gwarancją natychmiastowego odprężenia. Zaraz wracamy. Świetnie, tylko szybko. Śpieszę się. To było najtrudniejsze. Teraz przygotujemy maseczkę. Doskonale. Jeszcze tylko drobinkę tego. Potrzebuję jeszcze troszkę tego i szczyptę tego. Szybciej, szybciej, szybciej. O, jesteśmy spóźnione. Hej, może byśmy tak rzuciły zaklęcie? No wiesz, żeby trochę to wszystko przyspieszyć. Już prawie gotowe. Dość tego. Już. To powinno... To nie działa. Słuchaj, Flick, uciekamy stąd. Ale nie martw się, wrócimy, zanim się zorientują, że nas nie ma. Ojej! Chyba w gęstej dżungli coś jest nie tak. Hej, gdzie jesteście? Szukałyśmy was w całej dżungli. Tak, wstąpiłyśmy do Sili. Na zabieg relaksacyjny jest świetny, prawda, że jest świetny, Shini? Miło się rozmawiało, pa, pa! Co to było? Nie wiem. O-o, moje zaklęcie się nie udało. Chyba przyspieszyłam czas w całej gęstej dżungli z wyjątkiem spa. Nic nie szkodzi, zaraz to naprawię. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Potrzebuję trochę spokoju. Ha? Gotowe! A teraz nałożymy wam maseczkę, żebyście wreszcie zaznały spokoju. I jak się czujecie? Czuję się wspaniale. A teraz proszę weźcie głęboki oddech i niech wszystkie wasze kłopoty odpłyną siną dal. Ojejku! Co w nich wszystkich nagle wstąpiło? Tylko spójrz na to, Tribody. Wszyscy gdzieś pędzą okropnie zestresowani. Wiesz, czego oni potrzebują? Potrzebują uspokajającej terapii relaksacyjnej w naszym spa. To ich trochę odpręży. Jak się czujesz, Felicity? Teraz znacznie lepiej. I nie warto było trochę poczekać? Pamiętaj, nie wolno ci zwisać na ogonie, dopóki nie zdejmiemy gipsu. Dobrze?
No dobrze. Okej, okay. Kto następny, Splint? To już wszyscy. Już wszyscy? Nie ma nikogo więcej? Za wcześnie powiedziane. O, skąd one się wzięły? Daneso, całe szczęście, że jesteś. Tamika, Burst, czy to wy? Myślałam, że to tylko przeziębienie, ale potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Co to znaczy dziwne? Dość trudno to opisać. Za każdym razem, kiedy Burst kicha, dzieje się coś bardzo niezwykłego. Przepraszam. O, widzisz, o czym mówię? Ojej! Tutaj zdecydowanie coś jest nie tak. Co? Przepraszam. O, najwyraźniej złapałaś rzadką chorobę zwaną czarokichawką. Nie, tylko nie czarokichawka. Sara, co to jest? Mówiąc naukowo, to przypadkowe rzucanie czarów, które objawia się przy każdym kichnięciu. Magiczne kichanie. O! Czy to poważne? Cóż, jeśli dzisiaj nie wyleczymy, skutki mogą być trwałe. Lepiej ruszajmy w drogę. W drogę? Dokąd? Do leczniczych źródeł. Tam na pewno Burst wyzdrowieje. Jeszcze tylko kawałek. Dobrze, bo już nie mogę patrzeć na biedną Burst. Zbyt mało. Lepiej stąd uciekajmy, zanim się uwolnią. Nareszcie. Jesteśmy na miejscu. To co mam robić? Zanurz się w wodzie i niech lecznicze źródła czynią swoje. Śmiało, Burst. Wiem, że woda jest trochę zimna, Burst, ale to jedyny sposób. O nie! Burst, teraz musisz leżeć bardzo, bardzo spokojnie, dobrze? O nie! Burst? I jak się czujesz? Teraz czuję się znacznie lepiej. Tak się cieszę, że już jesteś zdrowa. Dziękuję wam za pomoc. Nie ma za co. Miejmy nadzieję, że to już ostatni przypadek czarokichawki i więcej już się z nią nie spotkamy. O nie. O tak. Wskakuj do wody.